Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj sobie ponownie porozmawiamy na temat newsów oraz na temat kryptowalut. Na start chciałbym tylko uprzedzić, powiedzieć, że na moment nagrywania tego odcinka jest 15:03, godzina 16:30, aby nie było domówień, że bo film zostanie wrzucony jutro, czyli 16 marca, żeby nie było, że cena się zmieniła lub coś, po prostu film nagrywam dzień wcześniej. No ale możemy zaczynać. Bitcoin, jak tutaj widzicie, spadliśmy. Niedawno robiliśmy ATH na poziomie 61 tysięcy. Teraz mamy cenę Bitcoina 56 800. Tak się to prezentuje. Tutaj jeszcze rano było 60,5 tysiąca i spadliśmy nawet do 55 tysięcy. Teraz troszeczkę odbiliśmy, więc na całym rynku jest korekta. Tak samo Ethereum spadło. Co do prowizji transakcyjnych na Ethereum, no to znowu wzrosły. Więc koszt przesyłania ERC20 jest znowu większy, pomimo że spadliśmy i jest taka mała korekta. No ale co tu powiedzieć, co poradzić. Z ciekawych informacji chciałbym Wam powiedzieć o paru kryptowalutach, w które już wszedłem i jedną taką kryptowalutą jest Ekomi. Ja wchodziłem tutaj niedawno gdzieś tak po 2,5, mniej więcej tutaj. No, już tutaj ładnie sobie Ekomi rośnie. Jest to bardzo fajny projekt NFT. Ma on ogromny jeszcze potencjał wzrostowy. Tutaj kolejny projekt, dzisiaj w niego wszedłem, to jest Antimatter. Jest to również bardzo ciekawy projekt. Jest to taki Uniswap nowy. Tu sobie troszeczkę odbijał. No i teraz po 3 dolarki w niego wszedłem. Mam nadzieję, że fajnie, fajnie poleci. Kolejny projekt to jest Option Room. Również bardzo ciekawa kryptowaluta w bardzo podobnych cenach co do Materka. Jest to, o bodajże jak pamiętam, jest to kryptowaluta z Polki Startera, więc również bardzo ciekawy projekt i mam nadzieję, że fajnie się uda na tym projekcie zarobić. Obserwuję teraz też również projekt Alice. Jest to projekt, który teraz wszedł na Binance'a. Jest to gra na Steamie, która będzie. Pewnie każdy z Was kojarzy Steama, to taka platforma do gier. Nie chcę w niego już inwestować, bo on dość drogo kosztuje. Plus jest już na takim miejscu, że zobaczymy, ale na pewno będę zainteresowany tą grą. Nie wiem, czy mogę. O, mogę ją otworzyć. Na pewno będę zainteresowany, żeby sobie zagrać tą grę. Tak testowo, no bo to raczej. Raczej nie jest gra jednak dla mnie, ale no fajnie, mają tutaj tokeny NFT, jest to znowu kryptowaluta związana z NFT-kami, tak? Więc tak to się prezentuje. Na pewno zobaczę tą grę, jak będzie dostępna do grania. Kolejna rzecz, Chiliz. Chiliz obecnie 62 centy. Bardzo piękny wzrost zaliczył. Zobaczcie sobie na maksie. Przecież on tu prawie nic nie kosztował. 1 cent. A tu nawet nie 1 cent. No i teraz 60 centów on kosztuje. Trochę mu się spadło. No ale nie ma się co dziwić, tak? Prawie 1 dolara dobiliśmy, no. 87 centów. Bardzo ciekawi mnie Chiliz. To może być taka moja predykcja cenowa przed 17. Bo 17 chyba w południe o godzinie 15 otwiera się staking. Tam osoby, które stakeowały, zresztą ja też jestem wśród takiego stakingu, co tam jest. Chyba przez pół roku już jestem w tym projekcie i z niego nie mogłem wyciągnąć swojego Chiliz. No i właśnie się otwiera o 17, 17 o godzinie chyba 15, nie pamiętam. Jak ci, co zestejkowali, dostaną 15% Chiliz oraz tokeny, nowe tokeny klubowe. No i jestem ciekawy co do ceny, bo jeżeli cena się zachowa do 17, do tej godziny 15 i nie spadnie ani nie wzrośnie, no to będzie super. No jak wzrośnie, będzie oczywiście lepiej, tak? Moim zdaniem wzrośnie, uda nam się dojść do tak 80 centów, ale w ciągu godziny nastąpi. To jest moje zdanie, tak? To nie jest porada inwestycyjna. Moim zdaniem uda nam się jeszcze dużo wzrosnąć. Nie wiem, te 20-30 centów jeszcze podrośniemy do 17, ale gdy odblokuje się staking, uważam, że rąbniemy w dół. To jest moje zdanie, bo bardzo dużo osób, w tym ja, będą chciały realizować zyski. Jednak trzymałem go pół roku, tego Chiliza. Zobaczcie sobie, ile Chiliz kosztował pół roku, nawet nie 1 cent. Więc mniej więcej jestem gdzieś odtąd, powiedzmy. Więc tu wszystko jest po 1 cencie lub nawet nie 1 cencie, więc no ja na pewno realizuję zyski. Zobaczymy, jak właśnie z tą ceną będzie. Więc to ciekawe.
A uważam, że cena może wzrosnąć dlatego, bo dużo osób będzie chciało kupić teraz Chili's, bo będą dostępne nowe kluby, nowe tokeny do zakupu, ale dużo osób po prostu skumuluje Chili's sobie, żeby zakupić, ale jednocześnie my jak, czyli osoby, co stejkują, będą mogły już wyłączyć swoje Chili's, no to po prostu je sprzedadzą, tak? Więc będzie taki pump and down, można powiedzieć. Z newsów chciałbym wam powiedzieć tutaj, że Indie chcą znowu zakazać posiadania kryptowalut. Tu bardzo ciekawy artykuł nam przygotował od socjalisty do kapitalisty na Veto Media. Polecam się z nim zapoznać. No i oczywiście po tej informacji właśnie Bitcoin tak spadł. Może nie bezpośrednio, ale ta informacja miała jeden z wpływów na spadek Bitcoina. I jeszcze jedna rzecz, o której wcześniej nie mówiłem, a powinienem, bo to dość stary news, no to Bill Gates oczywiście krytykuje Bitcoina. Bitcoin zużywa więcej energii elektrycznej na transakcję niż jakiekolwiek inna metoda znana ludzkości. No oczywiście Bill Gates teraz musi narzekać, no bo nie miał Bitcoina prawdopodobnie. Taki żarcik. No i zobaczymy. No to jest prawda, że jednak Bitcoin zużywa bardzo dużo energii. To ile się go kopie i tak dalej, to są ogromne koszty energii. Ale no zobaczymy, jak to będzie, tak? No teraz jest walka z systemem, powiedzmy, z tym, co bierze energię. No Bitcoin jest właśnie energochłonny, można powiedzieć, więc zobaczymy, jak to będzie. No, ale już tutaj słyszymy dość dużej, popularnej, jednego z największych miliarderów, krytykę w stronę Bitcoina. Ale jednocześnie Elon Musk, który był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o bycie najbogatszym człowiekiem świata, to mówił niedawno, że tylko Bitcoin, nawet zakupił jako firma Tesla. Oczywiście to nie jest głupi człowiek, on już zarobił na Bitcoinie. Nie dajcie się wwieść. Dużo osób myślało po tym, jak wyszła informacja, że Tesla zakupiła Bitcoina. Tesla zakupiła tego Bitcoina chyba z miesiąc wcześniej. I od razu, kiedy ta informacja wyszła, oni byli już na plus 40%. Chyba teraz by byli takie 80%. Nie pamiętam. To był początek roku, więc nie pamiętam. Tu gdzieś Tesla kupowała, no to już 100% prawie będzie. Po 30 tysięcy, 35 Tesla kupowała Bitcoina, a chyba ta informacja wyszła gdzieś tutaj, jak pamiętam. Więc Tesla jest na pewno na plusie. Nie sugerujcie się też tym, żeby nagle inwestować, no bo jest drogo na rynku. Rynek jest bardzo drogi obecnie i takie projekty jak Bitcoin i Ethereum mają jeszcze przed sobą dużo wzrostów, ale spadki mają jeszcze większe, tak? Dlatego ja tutaj się przerzucam już powoli na inne kryptowaluty, ale one są bardzo ryzykowne. One są o wiele bardziej ryzykowniejsze. I tak wygląda sytuacja obecnie na rynku, bo jak Bitcoin walnie, to wszystko walnie, a jak Bitcoin wzrośnie, to w sumie nie wszystko rośnie, tak? Nie wszystko rośnie. Zobaczymy, jak tutaj te mniejsze projekty. I to by było w zasadzie w tym odcinku. Napiszcie, czy w ogóle wam się taka forma podoba, że mówię i przedstawiam to, co przygotowałem, to, co znajdę. I co? I myślę, że to na wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.